Zapraszam dzisiaj na wideoporadnik z cyklu Kilka sposobów na. Będę mówiła o kilku sposobach na krótkie nogi, czyli będziemy je wydłużać optycznie ubraniem. Aby opowiedzieć o kilku sposobach na wydłużenie optyczne nóg, najpierw trzeba zdefiniować, czym są krótkie nogi. Ponieważ tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że sylwetka ma swoje proporcje i długość nóg, czyli określenie, czy ktoś ma długie czy krótkie nogi, wynika z proporcji, a nie z wzrostu. To znaczy, jeżeli mamy panią, która ma 1,56 m i weźmiemy taką, co ma 1,86 m, to oczywiście ta wyższa będzie miała jakby mierzyć centymetrem dłuższe nogi, natomiast może się okazać, że tak naprawdę u pani niższej proporcje są dobrze zachowane i te nogi nie są krótkie, w znaczeniu tak jak ja mam na myśli, mówiąc krótkie nogi w stylizacji. Natomiast u pani, która jest bardzo wysoka, się może okazać, że ona ma bardzo długą talię, bardzo długi dekolt i jakby w proporcji do jej ciała nogi są krótkie. Czyli możemy pamiętać o tym, że mamy sylwetkę niską, która ma jeszcze długą talię, krótkie nogi, ale też wysoką sylwetkę, która ma krótkie nogi. A druga rzecz to masywność sylwetki. To znaczy możemy mieć krótkie nogi i masywną sylwetkę, która najczęściej wiąże się z masywnymi nogami, i możemy mieć szczupłą sylwetkę i krótkie nogi. I tak jakby to musimy rozdzielić. Pamiętamy o proporcjach, a nie o mierzeniu centymetrem, kto ma dłuższe. Także to trzeba zawsze porównywać jakby do wzrostu, jak ta proporcja się rozkłada. I teraz, jeżeli chodzi o ogólne zasady wydłużania optycznie nóg, to oczywiście są takie zasady, których powinnyśmy się trzymać na plus i powinnyśmy unikać, bo będą nam te nogi skracać. Przede wszystkim najbardziej banalną rzeczą, jeżeli chodzi o wydłużanie nóg, to oczywiście ubranie obcasów. No ale to myślę, że to każda kobieta wie, że jak ubierze sobie obcas, tak podniesie się sylwetkę, to będzie od razu wyglądała na wyższą i te nogi się wyciągną. I oczywiście jak najbardziej tak jest. Natomiast są jeszcze inne sposoby. Przede wszystkim krótkie nogi można wydłużyć w ten sposób, że wkładamy do spodni czy do spódnicy bluzkę, koszulę, którą mamy na sobie. To znaczy nie zostawiamy jej wyciągniętej na zewnątrz, tylko wkładamy do środka. Co nam to robi? To tak naprawdę sprawia, że przecięcie poziome, które wynika z końca bluzki, jest jakby wyżej, co oznacza, że więcej widać linię nóg. Czyli jeżeli mamy krótkie nogi, staramy się nie nosić rzeczy, które są bardzo długie. Staramy się albo wkładać je do środka, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli krój na to pozwala, albo staramy się nosić rzeczy krótsze, czyli takie, które będą eksponowały nasze nogi. I to jest jeden ze sposobów wydłużania nóg, jeżeli chodzi o zestawienie spodnie plus bluzka bądź spódnica plus bluzka. Kolejny sposób to oczywiście wydłużanie nóg za pomocą ubrania tego samego koloru na całej nodze łącznie z butami. Czyli but i noga są w tym samym kolorze. Mamy cielisty but i wtedy jesteśmy albo z gołą nogą, albo z rajstopami cielistymi, albo mamy czarne rajstopy, czarne buty, granatowe spodnie, granatowe buty, wszystko jakby jest w jednej linii. Wtedy tak jakby nie mamy żadnego poziomego cięcia kolorem. I to jest te rzeczy, które powinnyśmy pamiętać na plus. I są oczywiście, jak je trochę obrócimy, to mamy te rzeczy, których nie chcemy robić, gdy mamy krótkie nogi. To znaczy, nie chcemy przecinać poziomo tych nóg. Najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić przy krótkich nogach, to jest ubranie na przykład białej bluzki, takiej trochę tunikowatej, czyli wydłużonej, która kończy nam się w okolicy kroka. Do tego mamy, powiedzmy, czarne spodnie, czarne rurki, które chcemy, żeby nam wyszczupliły ładnie nogę, i do tego zakładamy kozaki w odcieniu, może nawet zielonym, dlaczego by nie, które kończą się w połowie łydki. Więc tak naprawdę jak wyobrażamy sobie nogę, to ona jest długości od bluzki do tego miejsca, gdzie zaczynają się kozaki, czyli tak naprawdę jest bardzo krótka. Żeby ją wydłużyć, to wkładamy bluzkę do środka i ubieramy buty, czyli kozaki, czy czułenka, czy baleriny, cokolwiek tam będzie, ubieramy w kolorze spodni. Także starajmy się nie przecinać poziomo nogi w żaden sposób. Oczywiście dotyczy się to też długości naszej sukienki, spódnicy, czy spodni. Bardzo skracającym fasonem sukienek, czy spódnic jest fason, który jest taki do połowy łydki, czyli midi.
Taki, który jeszcze najgorzej, jak on jest jakby jeszcze rozkloszowany. Wtedy dodatkowo nas jakby ta linia pozioma, która jest na wysokości łydki, jeszcze dodatkowo jest szersza, czyli ten poziom jest jakby, to przecięcie w poziomie jest bardzo długie. Tego staramy się unikać i najgorsze do tej sukienki czy spódnicy midi jest ubranie na przykład sandałów, które są jakoś wiązane czy zapinane na kostce. Czyli dodatkowo jeszcze jakby przecinamy nad kostką nogę, czyli to najszczuplejsze miejsce, które mamy na nodze, jest przecięte, czyli tak naprawdę długość naszej nogi dla osoby patrzącej to jest od końca spódnicy do początku tego wiązania butów, więc to prawdopodobnie zazwyczaj jest gdzieś tyle. I no, to dodatkowo nam skróci. Także unikamy takich rzeczy. Jeżeli masz krótkie nogi i chcesz mieć wiązane coś na kostce jakieś, czy zapinane buty na kostce, to raczej noś to do krótkich shortów, do krótkich mini, tak żeby ta noga była jak najbardziej, najdłużej jakby wyciągnięta, żeby jej jak najwięcej było widać, bo wtedy ona będzie wydawała się być po pierwsze dłuższa, a po drugie też smuklejsza. Ta sama sytuacja będzie tyczyła się rybaczków, czyli spodni takie, które są 3/4, czyli znowu do połowy łydki. Jeżeli one się tam będą kończyły, one zawsze będą skracać. Najbardziej wydłużać będą spodnie, które są długie. Czyli jeżeli to są zwężane spodnie, no to do okolicy kostki, a jeżeli to są na przykład jakieś szerokie szwedy, czy w ogóle jakieś takie proste spodnie, które są z takiego lejącego materiału, no to dobrze będzie, jak one będą do samego dołu i jeszcze noga będzie jakby podniesiona obcasem. Wtedy dodatkowo będzie jeszcze dodawała sobie mechanicznie centymetrów. Natomiast wróćmy do tych rybaczków, czyli wyobraźmy sobie sytuację najgorszą na świecie, czyli mamy rybaczki do połowy łydki i do tego botki, no bo przecież może być jesień albo zima, mamy botki, które zakrywają nam szczupłą część kostki, czyli dzieje się podobna sytuacja jak w tej spódnicy, sukience midi i w tych sandałach wiązanych na kostce. Znowu noga jest po prostu taka krótka, więc tego unikamy. Unikamy w takich po prostu wszelkich poziomych przecięć na nodze, bo one ją będą skracać, a nie wydłużać, a my przecież o wydłużaniu dzisiaj rozmawiamy. Kolejna rzecz, którą jakby powinnyśmy tak omijać w naszej stylizacji, w naszym ubieraniu się codziennym, to są duże wzory na spodniach. Najlepiej duże i takie kuliste, czyli na przykład bardzo modne w ostatnich kolekcjach kwiaty na spodniach, kwiaty na rajstopach, jakieś, nie wiem, leginsy czy spodnie z jakimiś takimi dużymi wzorami, które są takie w koła, bo one dodają jakby krągłości. Jeżeli dodajemy krągłości, to tak jakby działamy na szerokość. Na szerokość, czyli znowu jakby przybijamy się do ziemi z tymi nogami. Nie chcemy tego robić. Raczej staramy się, żeby wydłużyć nogi, staramy się mieć takie działanie, że wszystko jest w jednym kolorze, to co mówiłam o butach i spodniach czy rajstopach w jednym kolorze. Także jakieś takie bardzo wzorzyste, w duże wzory buty, przepraszam, spodnie i rajstopy po prostu odpadają. A raczej staramy się ubierać tutaj jednokolorowo na dole, a tak naprawdę, żeby w ogóle wydłużyć całą sylwetkę, nie tylko nogi, to nawet możemy ubierać się monochromatycznie, czyli właśnie unikać jakichś przecięć kolorów, czyli raczej idziemy, jakby całe jesteśmy na ciemne, albo całe na jasne, albo całe na niebiesko, całe na czerwono. Jakoś staramy się pojechać po prostu po całości w przypadku stylizacji sylwetki. Dodatkowo też staramy się nosić w miarę przy niskich osobach, które mają krótkie nogi i masywne nogi. Staramy się unikać takich bardzo ciężkich, ozdobnych butów, takich, które będą jeszcze dodawały ciężkości na dole, ponieważ krótkie nogi robią ciężkość, masywna noga robi ciężkość i ciężkie buty będą dodatkowo jeszcze jakby ją znowu przybijały do dołu. Także staramy się właśnie o tych rzeczach pamiętać. Także kilka sposobów na wydłużenie sobie nóg. Pamiętajmy o tym, żeby nie używać dużych wzorów, żeby nie używać poziomych przecięć, ale też pamiętamy o tym, że pionowe cięcia nie zawsze będą świetnym pomysłem, ponieważ czasami panie myślą, że jeżeli ubiorą na nogę coś, co ma pionowe cięcia, czy to będą pionowe paski narysowane na spodniach, czy to będą czasami kant, który jest w spodniach i będzie taki jakby pionową linią, jeżeli ta noga jest krótka i krągła jeszcze, to bardzo często wydarzy się coś takiego, że te linie tak się trochę pofalują zgodnie z krągłością nogi. Także uważajmy też na to, ale najważniejsze jest to, że pamiętamy o braku tych poziomych cięć. Poziome cięcia odpadają i raczej wszystko w jednym kolorze, żeby się wydłużyć. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do następnego razu.